Ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Spyro 2. Czemu tak wcześnie Spyro 2? Dlatego, że po pierwsze... na Sonika dzisiaj nie mam nerwów, więc nie chciałem mi się nagrywać. Pam, pam, pam! Ale też... nie Ratchet & Clank, bo... bo nie. No, stwierdziłem, że Spyro to taka spokojna gra, więc... o. Stwierdziłem, że dzisiaj sobie nagram Spyro i będziecie mieli wcześniej odcinek. Więc tak, już praktycznie zostało bardzo malutko tego całego świata. Zostały nam tylko dwa światy i dzisiaj postaram się przejść do końca tego świata. Upworldu właściwie. I teraz sobie ogólnie otwieram internet, żeby odpowiedzieć na pewien komentarz z Sonika Warriora. Znaczy, odpowiem też ci w komentarzu, jak pewnie już wiesz, bo pewnie już ci dawno odpisałem, ale nie tutaj. Ale no, bardzo bym też chciał, żeby to do innych przekazać. Więc dzisiaj będziemy robić sobie level pod nazwą Churikas. Churikas? Churikos. Powiedzmy tak, typowo po polsku Churikos. Więc dobra, lecimy. I co tu będzie? Co tu będzie? Zagadka miesiąca. I... tak. No. To niezbyt to ciekawe wygląda, przyznam. Jak wiecie, jak się domyślacie, tak, będziemy 100%ować ten poziom. I tak będziemy tutaj dużo używać double jump. No. Tak, okej, więc tu są ludzie. Elektrycy, którzy mają problemy z... no, ludzie kradnącymi z... właśnie z kluczem. W każdym razie, powiedział nam teraz, że ta dioda, którą przed chwilą zebrałem, jest potrzebna do otwierania tych drzwi, co teraz widzicie. Dobra, już mogę to przełączyć. Nie, strasznie długo zajmę teraz moim internetem się połączyć. Ale dobra. To będzie do Super Mario. Teraz na to odpowiem. No. Mało masz subów, a dajesz tyle prac, ja bym tego nie ciągnął jak Bartek. Tak ogólnie to jest mi przykro z powodu tego, że Bartek zakończył swoją działalność znowu na YouTube. Ale jak on to mówił na jednym ze swoich filmów, że mu jego koledzy nie dają spokoju, no to... no, muszę powiedzieć tylko, że liczę szczęście następnym razem i przykro mi właśnie z tego powodu. Więc tak, to jest inspiracja dla Ratcheta i Clanka. Serio, to o tych gościach mówiłem w Let's Playu z Ratcheta i Clanka 1. Ale dobra, wracając. No. Tylko tyle mogę powiedzieć. Że... odpowiedź na ten komentarz. Jak powiedział jeden znany człowiek, znaczy nie znany, tylko jak powiedział kiedyś jeden mądry człowiek, o, tego szukałem słowa, liczy się pierwsze wrażenie. Jeżeli ja się staram bardzo i jakiś taki, powiedzmy, no, powiedzmy, że mały Jaś sobie szuka jakiegoś fajnych let's play na YouTubie w miarę dobrej jakości i żeby po prostu mu się nie nudziło, tak? No właśnie. Kurde, zrąbałem. Chyba pierwsza śmierć w tym let's playu. Więc macie taki ekskluzyw. Nie chcę mi się... a, zresztą przecież tak muszę zrobić. Dobra. Więc jeszcze raz taka szybka przechadzka tutaj. Najważniejsze jest pierwsze wrażenie, więc jeżeli taki Jaś chce zobaczyć
czy na przykład też się interesuje starymi grami, tak? Dobrze, że taki ja się interesuje się starymi grami i chcę zobaczyć, albo chcę się więcej o nich dowiedzieć. No to patrzę, a tu taki piksel, no zainteresowało go to, patrzy sobie... Nie, kurde, mam. Dobra. I... No, powiedzmy, że zajrzał, może tam jeden film, ale patrzy, on więcej serii prowadzi. A to zobaczył tą, którą myślał, że mu się spodoba. Spodobało mu się. Czemu? Ponieważ choć mało ma subów, to i tak daje z siebie jak najlepiej, to i tak stara się jak najlepiej robić to, co robi. I dlatego tak się bardzo staram, a nie żeby odwalać coś typu nagrywanie emulatorem, dźwięk nawet nieobrobiony i, no i dupa, no komu by się chciało takie oglądać. Myk. Spyro, help! No. The switch to turn off the gear grinder factory is in that room, but it's awfully noisy in there. W każdym razie, on teraz nam powiedział, że łącznik jest tutaj, ale on tam nie wchodzi, ponieważ jest tu niewiarygodnie głośno. Tam jest tu niewiarygodnie cicho. Ale dobra, włączymy to. Jej! I teraz dostaniemy pierwszego orba. Dobra, chcę, więc dawaj. No więc chcę odpowiedzieć na swoje pytanie i dla ludzi, którzy też by takie pytanie zadali. Więc żeby po prostu nie było, że ja się staram po nic, albo że staram się na marne, bo kiedyś w końcu ktoś może zauważyć. I to wtedy będzie dobre. Więc najlepiej po prostu najlepsze jest to pierwsze wrażenie. Pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Jeżeli tego pierwszego wrażenia nie ma, to cały plan idzie, jak to się mówi, w pupkę. Tutaj już damy te diody. Kurde, chciałem przez chwilę powiedzieć ten... Jak to się nazywa? To co świeci w lampkach. Żarówka, o! Tylko no niestety żarówka ma inny kształt. Ale dobra. I to świeci. Więc jeżeli powiem raz, że teraz zbieramy żarówki, to przepraszam, ale... Nie wiem, co się dzisiaj ze mną dzieje. Naprawdę. Tak, we wtorek miałem dobry humor i na serio, można to było na mnie poczuć, to będzie złe słowo, ale poczuć duszą, można by było. Nie, to nie znaczy, że śmierdziałem, żeby nie było. No i można to było ode mnie zauważyć, o, to dobre słowo. Zauważ się ode mnie, że miałem dobry humor. I nie plotłem głupotę. Dzisiaj mam jakoś taki dobry humor i plotę głupoty. Tak, jest to skomplikowany człowiek. Możemy tak nazwać. Dobra, odzyskamy sobie życie. Ale i tak wychodzę na minus. Myk. I zbieramy klejnoty. Kurde, chyba w poprzednim odcinku powiedziałem kryształy. Więc przepraszam za mój błąd. Rozdobyłem tej diody całej. A nie wiem, czy właściwie będzie jakaś dłuższa przerwa od Spyro 2. W sensie od Spyro 2 aż do Spyro 3 właściwie. Bo... Spyro 3 tak grając, stwierdziłem, że nawet fajna jest, przyznam. Może i fani niezbyt ją lubią i bądź co bądź tak, moją najukochańszą grą pozostaje... Czekaj, tego włączę. Pozostaje Spyro 2. Nie, serio, sobie zaczekaj, tego włączę. Aha, bo ja tam... ten guzik włączyłem. Ale bądź co bądź gra, nie mogę powiedzieć, że jest jakaś... okropna, czy Bóg wie co. Jest dobrze zrobiona według mnie. Znaczy fajnie się gra, jak są na przykład glitche jakieś, ale...
I tak, te gry w tamtej grze są glitche i nie bójcie się, let's play to będzie z glitchami. Zawsze jakieś parę kryształów, klejnotki. Ha! Za pierwszym razem, na stopkę. Więc teraz będzie taki parkour test, tak jakby. Więc musimy przeskakiwać przez te budynki i załatwić maszynę od środka. Znaczy chyba to właśnie niekanonicznie zrobiłem. I wpierw najpierw zniszczyłem. Właściwie teraz wyłączyło. Spogmatwane to wszystko. Życie jest pogmatwane. Życie jest pogmatwane. Nie mogę się z tym niestety. Nie mogę tego niestety zaprzeczyć. I teraz dostaniemy pierwszego orba. Co znaczy o trinket? Zakładam, że coś na rodzaj błyskotki czy coś. Więc teraz kolejna część tego parkourowego. Kurde, gdyby wyszło spolszczenie do Spyro 2, bo był taki projekt, przyznam, byłem bardzo zaciekawiony nim. No niestety robił go bardzo znany dzisiaj X-Cox. Tak, X-Cox to robił. No niestety nie, projekt został zawieszony i nie wiem jak na razie co będzie ze Spyro 3, bo jest podobno spłoszczenie w fazie pracy, ale mam nadzieję, że to się nie skończy jak Spyro 2 i na serio, jeżeli ma być spłoszczenie do Spyro 3, to na serio mi to strasznie pomoże w Let's Playu. Ale tak, już to, tak, niekanonicznie to zrobiłem, ale dobra, przynajmniej jest orb. Więc teraz jedziemy do ostatniego. Ostatniego już orba. Właściwie zbyć pierw wszystkie kryształy czy orba? Nie, orba. Jestem już blisko, więc. Dobra, więc już plus dla mnie. Więc oni kradną te wszystkie kule. Co oni. Nie, nie zaliczyło do serio. Ale dobra. No, w każdym razie on mówi, że ci złodzieje ciągle kradną te kule śmiechowe i musimy je odkładać. Za każdym razem, kiedy oni przyjdą, uruchomi się alarm. Dzięki temu będziemy wiedzieli, kiedy oni przychodzą i będziemy musieli wtedy ich spalić. Bodajże aktywują się dopiero wtedy, kiedy bodajże są 3 bądź 4 kule są aktywne. Czekajmy chwilę i zaraz to nastąpić, chociaż może być. W każdym razie na pewno za każdym razem może się, o właśnie, załatwić co najmniej jednego. Jest jeden. Nie! Ha! Ha! Przydałby się tutaj dźwięk Nelsona. To ha, ha. Ja zresztą chyba mógł gdzieś na komputerze, więc mógłbym wstawić. Znaczy pewnie i tak zapomnę, ale. No powiedzmy, że wstawiłem. O, tu jest jeszcze kulka. Co ona tu robi? Wait, she is here. Why she has no place? Aha. Teraz to już na samym nie zmienić. No. Alarmie. Zaalarmuj mnie. Alarmuj mnie. Gdzie? Tam. Gdzie? Goni już tu jakoś normalnie. No elo. Tam był. Jest 7. Może difficulty jest tu 4 gwiazdki, ale bądź co, bądź jak się postaracie, to naprawdę ten challenge jest strasznie prosty.
W ogóle nie wiem, czy oni mogą ukraść takie kulki, co już sobie leżą na ziemi. Tego niestety nigdy nie sprawdzałem. Ale no nie wiem, jak ktoś sprawdzał, to może mi powiedzieć. Będzie fajna ciekawostka. Gdzie był? Tam. Dobrze, że teraz gram na słuchawkach, bo w ogóle... Właśnie, bo teraz gram na słuchawkach wyjątkowo. Nie wiem, czy właśnie przypomniałem sobie do tego challenge'a i akurat założyłem te słuchawki. Czy tak o? To już musieliby się... Gdzie ten ostatni? O! Nie typie! Dobra. Teraz wystarczy wszystkie odnieść na miejsce. I będzie spoko. Gdyby zaliczył mi tamtego, którego wpierw zniszczyłem, to byłoby fajnie. To już byśmy dawno zakończyli to wyzwanie. Żeby zakończyć to ten challenge, musimy już po prostu podnieść wszystkie te kulki na miejsce, co nie będzie, mi się wydaje, zbytnie trudne. Jej, elektrownia działa. Chociaż ją wyłączyliśmy. Dziękuję, Spyro. Nie ma za co. W każdym razie oni mają... Co już się dowiadujemy, oni tutaj mają... te kulki się nazywają... kamienie błyskawic, czy jakoś tak. No i po prostu gdzieś leżał ten orb między nimi. Ile mamy? 15 orbów? 16, wow. Weźmiemy sobie szybszą broń. Co ja się mylę na się. Ej, no serio, nie znalazłem tego. Poproszę jeszcze tutaj. Się nagrywa, wszystko nagrywa. Uff. Zrozpaczony byłbym, jakby nie nagrywał się. To wtedy leski zawieszony. W sensie mój głos. To znaczy, pewnie bym zrobił to po prostu komentarze, ale okej. Dobra, jest 100 pro. Nie ma, więc używam tego triku, o którym wam mówiłem, czyli Zoe... Zoe Sparks. Kogo schodzę? Dobra, dobła. Kurde. Ale gdzie ja pominąłem to? Ja to pominąłem. To jest tak nieintuicyjne. Gdzieś na początku, tak? Aha! Ups, ale fajnie. No i zaraz. Będziemy mieli wystuprocentowany poziom. A zresztą pokażę wam, jak można tutaj sobie łatwo skrócić do speedruna. Do speedruna, jeżeli chodzi o wszystkie 16... Tak, chyba 16 talizmanów. Zrobić tak. 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 I teda. Tak możecie sobie szybko przejść. Jej! I teraz daje nam talizman za to, że odblokowaliśmy wszystkie te ich bramy. Jakbyśmy robili speedrun, to właściwie to by było głupie, jakby tak powiedział. Czyli właściwie wtedy tylko byśmy uwolnili jego. Okej. No w każdym razie jest tutaj. No i okulary potrzaskane. A w ogóle... nie wiem, z czego nie mają te okulary, że taki jest dźwięk po upadnięciu na trawę. Nie wiem, jak moje okulary upadną na trawę, to raczej nie ma zbytnio jakiegoś mocnego dźwięku. Tylko jest takie... Już. 17.06. Ile już ten odcinek trwa? 19 minut. Mógłbym spróbować wystuprocentować ten poziom. Aczkolwiek... Nie, wiesz co? Po prostu przejdziemy go tak, żeby mieć talizman. Pokonamy bossa i w następnym odcinku go wystuprocentujemy. Okej. Czemu tylko się tak rozegrałem wcześniej? Dobra.
Dobra, więc to jest właśnie mój plan. Spróbujemy przejść ten poziom tak jak ma być, czyli po prostu przejdziemy go jak na razie tylko po to, żeby zdobyć talizman. W tym odcinku jeszcze pokonamy bossa i wtedy i w następnym odcinku już po bossie wystuprocentujemy dwa poziomy już z tego świata. Czyli ten z żółwiem i ten. Ale dobra, więc tu się zbytnio starać nie będę, nawet go nie będę słuchał, co on tam do mnie plecie. Mam go po prostu bokiem. A zresztą. The funny looking guys with the shock sticks drained all our water. Więc musimy przywrócić całą wodę w tym świecie. I niezbyt to jest trudne. Wystarczy. O dziwo. A nie. Ale bym zrobił błąd. Tu trzeba. Nie. Aha, tu jest ten pierwszy włącznik. Te włączniki są bardzo ważne, żeby znaleźć wszystkie wszystkie, no właśnie. To sobie rozwalimy. No dobra. Coś wam pokażę. Tu są rekiny, co nie? I ja zawsze od małego bałem się, że jak uaktywnię tą wodę, to one wypłyną i mnie zjedzą. Bo te rekiny akurat jedzą, jak, tak, jak tam do nich wejdziemy. I ja zawsze, jak byłem mały, to się bałem, że one wyjdą i zjedzą Spyro. Dobra, teraz musimy mu zapłacić za to, żeby mogli przejechać tym mecha rekinem. No dobra, jest. Teraz mi będzie już wypominał, że powiedziałem mecha rekinem, a nie ta łódź podwodna. Znaczy. W każdym razie teraz będziemy mieli to za darmo. Teraz będziemy mogli przejechać się tym za darmo. Za każdym razem, kiedy wejdziemy do tego poziomu. Więc tak, tu widzicie kryształki. I te rekiny da się zniszczyć. Tak, da się zniszczyć. I pokażę wam to no, już w następnym odcinku, jak przejdziemy ten świat. Więc tak trochę powiało Dragon Ballem nawet. Znaczy, to, akurat to już było trochę chamskie. Właśnie Dragon Balla, okej. Okay. Uzupełniliśmy cały świat ten wodą i teraz dostajemy talizman. Więc jak mówię, w następnym odcinku dopiero wystosujemy ten świat i prawdopodobnie cały następny odcinek poświęcimy na te dwa światy. A teraz idziemy do bossa. Lol. Nie, no okej. Okay. Ogólnie da się ten poziom tak jakby przejść bez uruchamiania tej wody, ale no niestety nie otworzy wam się wtedy portal i nie dostaniecie talizmanu, więc to jest taka dla was tylko ciekawostka. Ale jeżeli chcecie przejść grę, to niestety wtedy będziecie musieli zresetować poziom i przejść go od nowa. Bo już ten gość po uruchomieniu wody wam nie otworzy portalu. W ogóle nie będzie z wami gadał, tak by the way. Dobra. I teleport. Jej. Po zdobyciu wszystkich z tego świata 6 talizmanów, teraz możemy pokonać pierwszego naszego bossa. Crasha. Nie mylić z Crashem Bandicootem. Dobra, dzięki, Alora. My lecimy tu! Nie trafiłem. Jestem po prostu genialny. Ale dobra. Jadymy. Lecimy z tym koksem, cholipka. I to jest retrospekcja. To jest to, jak został przywołany tutaj Ripto. Profesor pracował nad nową technologią portali. I... No, Hunter, don't!
Get off me! Get off me, you useless buffoons! A w każdym razie Ripto został przywany przez koordynaty, które podał Hunter, czyli jego datę urodzin. Nie słuchałem teraz. Ktoś oczywiście nie umie pukać w tym domu. Ale no. Jeżeli mówił, to prawdopodobnie na ekranie powinna wam się wyświecić ta data. No. Oh my, oh my! I can't see the switch! I think I've broken my glasses! Jezus, co za człowiek. Rush, go through the portal, you idiot! To all your friends to take ale dobra. Wróżki zabrały orby, które portal ten zasilają i... wiadomo już, co się dalej dzieje. To gra dla dzieci. Hunter, why didn't you chase him? Would have gone after him, but didn't he say something about not liking dragons? Professor, could we catch a dragon to help us? Yes, I think so. No, nie zapaliście. Has an alignment much better suited to intercepting one of these creatures. Z tego to się stało. Good idea. We better go right now. Więc praktycznie to było kilka chwil przed początkiem gry. I tak, to jest Crash właśnie. I on nie jest zbyt mądrym pomostkiem Ripto. Siema. I on atakuje takimi elektrycznymi atakami, elektryczną falą. Później zwala sam na siebie sufit. I właśnie na tym sam walka polega. Chociaż niezbyt. Bo teraz zmieni się wszystko na czerwone. A, i tego trzeba unikać, zapomniałem kompletnie. Ale tak, chwila. Synchro. Dół. Góra. Dół. Góra. Dół. Góra. Tak, wiem, że po prostu genialny moment na zrobienie synchronizacji. Ale no ciągle zapominam o tym na początku odcinka. Dobra, myk, myk, easy. Więc jest to łatwe, bo te kule ognia nie są zbyt szybkie, można je łatwo ominąć. Teraz jest na przemian. To jest dobre. Teraz ona będzie atakować szybciej, bo nauczy się techniki posługiwania jedną nogą. Uż ty w mordę! Teraz on nas będzie gonił i właściwie tutaj wszystko wraca do normalnie. I tak, by the way, jak on idzie po samym zaatakowaniu siebie do tych portali mocy, to nic mu nie możemy zrobić. Uwierzcie mi, sprawdzam. Jak mi nie wierzycie, to możecie sami sprawdzić. Bo już zaraz go zniszczymy! Myk. Myk. No i już. Ostatni hit będzie. Myk. Paro się tutaj sam zatrzymuje. I tak oto pokonaliśmy Crasha i przeszliśmy pierwszy świat. Jeszcze nie na 100%, ale zaraz. Ale w następnym odcinku już przejdziemy go na 100%. I ona mówi, że może i jesteśmy tak mocni, żeby pokonać Crasha, ale teraz nie. Stary, zapomniałeś dorobić większe drzwi. No niestety teraz się wszystko zada. No elo. Elo, do widzenia, Arka, siema. Jak to się mówi po hiszpańsku? Nie. Buenos Aires bodajże.
Buenos noches, tak, to jest Dobranos chyba, a Buenos Aires, czy jakoś tak. Nie, Buenos Dias, przepraszam, Buenos Dias to jest... dzień dobry. Tak, uczyłem się tego na własną rękę, nie, szkoda, czy coś. No tak, i mówisz, że ho, 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 że on to był w szkole bokserem i... Wreszcie, jak on to przeżył? Jak ten skubaniec to przeżył? Just tell me about it. Just tell me that. Like his life. Dobra, więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. I będziecie wyczekiwać kolejnego odcinka. Ale ten opisanik długo trwa. W każdym razie. W następnym odcinku będziemy dokańczać tamten świat, z którego przyszliśmy. I może też 100% ten. Więc dzięki wam za oglądanie. Na razie, cześć. Pa, pa.